Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, wakacje pomalutku dobiegają końca. U nas już poza okresem urlopowym, także wróciliśmy normalnie do pracy. Ale mimo to na dworze gorąco, jakoś tak jeszcze leniwie ten czas leci. A jak leniwie, to i wieczorem jest czas chociażby na jakieś zaległości i na prasówkę. Ja, proszę Państwa, bardzo lubię starą numizmatyczną literaturę, więc całkiem spore stosy takich różnych czasami libelotów mam podkładane do przejrzenia kiedyś, jak będzie wolna chwila. I właśnie nie inaczej, wczoraj przed snem wziąłem kilka takich broszurek do przejrzenia. Jedną z nich właśnie był ten łódzki numizmatyk. Numer specjalny, generalnie czasopisma dawnego okresu przedinternetowego. Też bardzo lubię, gdy to mniej więcej jest taki trochę odpowiednik obecnych właśnie dyskusji na forach, YouTubie, Facebooku i tak dalej. Tam na bieżąco tymi wszelkimi jakimiś emocjami się dzielono. I łódzki numizmatyk pod redakcją Anatola Gupieńca, ówczesnego kustosza muzeum, to znakomite pismo, a tutaj taki cieniutki numer specjalny, chyba musi być rzadszy, wcześniej go nie miałem, więc jakby ten się trafił, to odłożyłem do przejrzenia z treścią. I proszę Państwa, w środku, na stronie 8 zaczyna się taki niepozorny artykuł o skarbach nieoficjalnie, a skarb nadal spoczywa w dziupli. Proszę Państwa, artykuł przeczytałem wczoraj jednym tchem przed pójściem spać. Z niego wyciągnąłem i opublikowałem jedną z informacji dziś rano na Facebooku odnośnie Boratynek, ale co do samego meritum, to chciałbym przytoczyć Państwu kilka fragmentów, cytatów z tego artykułu, gdyż myślę, że mało kto ma dostęp do tego numeru, a to naprawdę oddaje pięknie klimat i pobudza kolekcjonerską wyobraźnię przeczytanie tego znakomitym językiem napisanego krótkiego opowiadania, relacji ze spotkania Anatola Gupieńca ze znajomym i jego znajomym. Tymże znajomym był żołnierz z kampanii wrześniowej. Proszę Państwa, pozwolą Państwo, że kilka cytatów na dobranoc. A kiedy pani domu przyniosła kawę, przeszliśmy do rozmowy o kampanii wrześniowej. Brał czynny udział w bitwie nad Bzurą oraz w odwrocie wojsk spod Warszawy. Otrzymał rozkaz natychmiastowego udania się w nocy gdzieś w okolice Łodzi, czy też Męczycy. Opowiadający nie mógł sobie przypomnieć nawet w przybliżeniu ani nazwy miejscowości, ani terenu działania. Pochodził bowiem z Kresów i tych stron wcale nie znał. Trzeba było pospiesznie wybrać dogodne stanowisko, relacjonuje. Odpowiednio zamaskować i okopać działa, wziąłem się za łopatę. W pewnej chwili usłyszałem jakiś dziwny zgrzyt. Poświeciłem latarką i zobaczyłem leżący niewielki garnuszek gliniany, dość ciężki. Wysypałem nieco zawartości garnka na dłoń. Były to monetki wielkości 50 groszówek, ale ładnego, złocisto-żółtego koloru. Czasu nie było dużo na rozglądanie się, czy też na medytowanie nad znaleziskiem. Wysypałem, co było na dłoni, do kieszeni, a garnuszek z zawartością zatkałem gniastą ziemią i wrzuciłem do dziupli stojącego obok drzewa, na którym poprzednio zawiesiłem swój płaszcz. Po kilku zaledwie minutach zadzwonił telefon i otrzymaliśmy nowy rozkaz natychmiastowego przeniesienia się dalej. Tej nocy jeszcze 2 czy 3 razy zmienialiśmy stanowisko, klucząc po różnych okolicach, prawdopodobnie w kierunku Łęczycy. Nad ranem zaczęła się kanonada. Następnie otrzymałem rozkaz przedarcia się do Warszawy. No a dalej, to już wiadomo, kapitulacja i oflag. Któregoś dnia w oflagu, doprowadzając swój wygląd i umundurowanie do porządku, znalazłem w kieszeni munduru garść monet, o których istnieniu zupełnie zapomniałem. Teraz zobaczyłem na nich królewskie popiersia, a na niektórych odczytałem takie napisy jak SIK, 3, REX, POL i tak dalej. Na innych monetach inne imiona, już nie polskie. Miałem ich w sumie 17 sztuk. I był to prawdziwy skarb, który bezmyślnie został przeze mnie zaprzepaszczony. Starałem się odtworzyć pamięć miejscowości, w której wtedy przebywałem. Na próżno. Nikogo z moich ludzi tu nie było, żeby zasięgnąć informacji i żeby uprzytomnić sobie ten nocny szlak naszego marszu. Po oswobodzeniu pojechałem szukać tego miejsca. Niestety nie znalazłem i dotąd nie trafiłem. Oczywiście nie tracę nadziei. A co się stało z tymi monetami, które miał pan w kieszeni? Zapytał Anatol Gupieniec. Po wyjściu z obozu, potrzebując pieniędzy na życie, po jednej sprzedawałem je jako złoto. Proszę Państwa, romantyczna, piękna historia. Gdzieś, koniec cytatu przed chwilą nastąpił. Gdzieś w centralnej Polsce, gdzieś między Łodzią a Łęczycą, szukał żołnierz tej dziupli, w której odrzucił garnuszek wykopany podczas
okopywania działa altryjskiego. Zrelacjonował to Gupieńcowi, ówczesnemu kustoszowi Muzeum w Łodzi. Gupieniec również poszukiwał. Informacja poszła bodajże w 1973 roku do lokalnej prasy i poszukiwało wiele ludzi, harcerze. Znaleziono niestety tylko buratynki. Nikt nie pochwalił się znalezieniem tychże złotych monet w dziupli. Bardzo romantyczna, bardzo piękna historia pokazująca, relacjonująca różne przypadki, które mogą się zdarzyć w związku ze starym pieniądzem. Tym, co ktoś kiedyś gdzieś tezauryzował, chował na czarną godzinę, uciekał, zakopywał, licząc, że po to wróci. Być może już nigdy nie miał okazji wrócić. Takich rzeczy, proszę Państwa, gdzieś w różnych miejscach można znaleźć sporo. Natomiast mi ten krótki artykuł przypomniał jeszcze relacje, nawiązanie do takiego innej zupełnie postaci, czy na innej płaszczyźnie odniesienia do, powiedzmy w cudzysłowie, skarbu, który mi cały czas w głowie wraca i który nie daje spokoju, a jednocześnie jest takim właśnie zaginioną dziuplą, jak u tego żołnierza. Proszę Państwa, przed kilku laty już byliśmy na nowej lokalizacji, czyli już byliśmy w Mariocie, czy musiało to być po roku 2017, ale na pewno dość dawno, czyli myślę, że przynajmniej z 5 lat temu. Po zaanonsowaniu i zainicjowaniu spotkania, kontaktu mailowo, spotkaliśmy się w Mariocie z osobą, która przyjechała do nas z kilkoma monetami. Kilkoma standardowymi względnie monetami, do których porozumiewaliśmy się co do ceny i doszło do transakcji. Monety były stare, natomiast pan już po zrealizowaniu tej transakcji powiedział, że chciałby jeszcze coś pokazać, co nie jest przedmiotem transakcji, co jest w historycznych zasobach jego domu. Natomiast no, ma świadomość, że jest bardzo wartościowa, nie wie jak do tego podejść, nie chce teraz sprzedawać, jak można to oszacować. Proszę Państwa, była rzecz wspaniała, bardzo wysokiej rangi. Pan odwinął z chusteczki takiej higienicznej, z papierka, złoty medal Mikołaja Zebrzydowskiego. Coś niesamowitego. Proszę Państwa, to jest i piękna, znaczy piękna i bardzo barwna historia stojąca za sobą Mikołaja Zebrzydowskiego. Ja tutaj znalazłem w internecie przed nagraniem tego materiału wizerunek takiego medalu. Ten wizerunek jest na stronie katalogmonet.pl. Jest ewidentnie zdjęcie muzealne, choć nie ma tutaj podanego źródła, także nie wiem z zasobu którego muzeum ono pochodzi, proszę Państwa, ale o taki medal chodzi. Generalnie medal jest rzadki. Na rynku znane są nieliczne odlewy srebrne, ewentualnie w dwóch muzeach bodajże widziałem odlewy złote. Ten tutaj pokazany na zdjęciu wygląda na egzemplarz bity. Cała istota tego medalu właśnie polega na tym, że on był bity. I proszę zobaczyć, jak w pełni taką kwintesencję sarmacji ma ten medal w sobie. To wyobrażenie tego Mikołaja Zebrzydowskiego, taki typowy szlachciura z podgoloną czupryną. No, kwintesencja ówczesnej Rzeczpospolitej. Ja, proszę Państwa, na tym medalu wtedy się też nie poznałem, a raczej powiedzmy nie miałem odwagi aż się poznać tego stopnia, czy on na pewno jest właściwy, czy to jest oryginalny. Trzeba by porównać go w muzeach. Pan też nie deklarował chęci sprzedaży, bardziej chęć takiego zainicjowania tematu, ale bez konkretnego nadania biegu temu tematowi. I proszę Państwa, zawarliśmy transakcję na podstawowe rzeczy. Pan medal wziął i wrócił do domu, a my kontakt gdzieś zawieruszyliśmy. Czyli generalnie, jak sobie pomyślałem po kilku miesiącach, czy może po kilku latach, że może warto by przywrócić temat tego medalu, to w poczcie nie byłem już w stanie odnaleźć kontaktu do tejże osoby, a i transakcyjnie piszemy tylko dane, imię, nazwisko i dane z dowodu osobistego, nie zapisując danych kontaktowych, także ten kontakt, proszę Państwa, nam przepadł. Natomiast pamiętam jedno, że ta osoba, która wtedy właśnie do nas się zgłosiła, kontakt swój zainicjowała przez nasz kanał YouTube. Więc teraz, nawiązując do tego tematu, mam poniekąd nadzieję, że być może ten pan nadal jest subskrybentem i oglądającym nasz kanał YouTube. Jeżeli tak, to serdecznie zapraszam jeszcze raz do kontaktu. Nawet jak u pana się nie zmieniła kwestia decyzji odnośnie tego medalu, to przynajmniej samej takiej poznawczo-badawczej chęci jeszcze raz bardzo chętnie zerknąłbym na tę pozycję, gdyż to naprawdę nie tuzinkowa, nie szablonowa pozycja. A gdyby była chęć transakcyjna,
to na rynku aukcyjnym obecnie warta naprawdę bardzo, bardzo duże pieniądze. Proszę Państwa, także skarbów można poszukiwać na różne sposoby. Te skarby są i różnego formatu, i małe, domowe, za kątków szuflady i, nie wiem, stare banknoty, tak jak kiedyś opowiadaliśmy o dziewczynie, która przyszła z banknotami insurekcji, jak przywołane tutaj, wykopane przez żołnierza i schowane w dziupli, czy tak jak tutaj przechowywane w domowych zasobach pamiątki historyczne, co w przypadku polskiej burzliwej historii nie jest wcale takie częste. Słodkich i kolorowych snów, marzenia o własnych skarbach. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia wkrótce, już pewnie zdecydowanie wcześniej na naszym, zdecydowanie częściej na naszym kanale. Proszę Państwa, tematów ciekawych, intrygujących, takich, o których można by opowiadać, i to pięknie, barwnie na naszym YouTubie mamy bardzo dużo w związku z nadchodzącą aukcją. W tej chwili już aukcja jest uporządkowana, praktycznie katalog zamknięty. Niebawem zaczniemy jego publikację i emocjonowanie się tymi rzeczami, chociażby taką wspaniałą odkryciem próby nienotowanej dotychczas typu monety z okresu II Rzeczpospolitej, czy chociażby wrócenie do tematu poruszanego u nas na YouTubie, gdzie panie z Muzeum Czapskich, Muzeum Narodowego w Krakowie, pięknie opowiadały na naszej aukcji wiosennej o talarze medalowym Zygmunta I Starego. I proszę Państwa, rzecz niewiarygodna, odkryły odbitkę złotą takiegoż medalu w austriackim klasztorze, zgodnie z założeniami wcześniejszymi teoretycznymi. Okazał się to medal bity z templami właściwymi w epoce, w tym okresie renesansu, 1533 rok. I co najciekawsze, w nominale, którego nikt się nie spodziewał, bo zakładano, że to będzie 10 dukatów, a to było 5 dukatów. Czyli skarby i odkrycia w różnych miejscach są możliwe. Do usłyszenia wkrótce. No i jak to się